Komisja Teorii, Historii, Historiografii i Metodologii Historii przy Polskiej Akademii Nauk oraz portal o historię EU zapraszają do obejrzenia i wysłuchania wykładu profesora Jana Pomorskiego pod tytułem Czytanie świata Olga Tokarczuk jako kultura poznająca historię. Wykład odbył się w ramach cyklu ogólnopolskich seminariów naukowych imienia profesora Jerzego Topolskiego organizowanych przez Komisję Teorii, Historii, Historiografii i Metodologii Historii. Spotkanie prowadziła profesor Ewa Domańska. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczanych na nim artykułów, recenzji, opinii i wywiadów oraz oglądania i słuchania relacji wideo i podcastów zorganizowanych przez nas naukowych spotkań. Zachęcamy także Państwa do subskrybowania naszego kanału na platformie YouTube oraz polubienia profilu na Facebooku. Redakcja portalu O Historię EU. Realizacja wideo i podcastu doktor habilitowany Piotr Witek. Moje nazwisko Ewa Domańska, pracuję na Wydziale Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. I mam wielką przyjemność zaprosić Państwa na pierwsze ogólnopolskie seminarium naukowe imienia Jerzego Topolskiego, które zainauguruje dzisiaj wykład pana profesora Jana Pomorskiego. Chciałam też Państwa poprosić o zgodę na nagrywanie tego wykładu. Jak Państwo słyszeliście, pojawił się komunikat i mamy nadzieję, że nikt z Państwa nie będzie miał jakichś głosów przeciwnych. Jeżeli ktoś z Państwa się nie zgadza, bardzo proszę o informację teraz. Proszę Państwa, ostatnio zapytano mnie, kiedy to po raz ostatni robiłam coś w życiu po raz pierwszy. I muszę powiedzieć, że im jestem starsza, tym trudniej mi na to pytanie odpowiedzieć. Niemniej jest to dla mnie właśnie wielka przyjemność dzisiaj, że mogę otworzyć te seminaria i podziękować panu profesorowi Pomorskiemu, dzięki któremu dzisiaj tu wszyscy jesteśmy. Pan profesor Pomorski reaktywował po ponad 10 latach Komisję Teorii i Historii, Historiografii oraz Metodologii Historii, która działa przy Komitecie Nauk Historycznych PAN. I jedną z pierwszych inicjatyw tej reaktywowanej komisji było otworzenie ogólnopolskich seminariów imienia Jerzego Topolskiego, aby uczcić legendarne czwartkowe seminaria pana profesora, które odbywały się przez wiele lat w Poznaniu. Przy okazji chciałam bardzo podziękować pani Danucie Topolskiej, która jest z nami dzisiaj, oraz pani Annie Topolskiej, która również widzę, że do nas dołączyła, za pozwolenie na uruchomienie tych seminariów i wykorzystanie nazwiska pana profesora Topolskiego. Chciałabym przełączyć się teraz na chwilę na prezentację, która pomoże mi przedstawić pana profesora Pomorskiego. Będę mówiła bardzo krótko, ponieważ pan profesor zapowiedział, że jego wykład potrwa godzinę, po czym będziemy mieli godzinę czasu na dyskusję. Przy okazji chciałam powiedzieć, że jak wspominałam, została reaktywowana Komisja Teorii i Historii, Historiografii oraz Metodologii Historii, która działa przy Komitecie Nauk Historycznych PAN. Jedną z kolejnych, oprócz seminariów profesora Topolskiego, inicjatyw jest próba konsolidacji środowiska przez forum badaczy teorii, historii, historiografii i metodologii historii oraz wszystkich sympatyków teoretycznych rozważań dotyczących wiedzy historycznej, która powstaje i będzie ulokowana, umiejscowiona na serwerze UAM.
i otwarcie planujemy w pierwszy dzień wiosny, 20 marca 2021 roku. Już teraz zapraszamy do naszego grona, które tutaj Państwu w jakimś tam tylko aspekcie prezentujemy, bo oczywiście to nie wszyscy, ale zapraszamy do tworzenia własnych profili na stronie forum. W odpowiednim momencie informacja zostanie do wszystkich przesłana. W związku z tym, jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany otrzymywaniem informacji o działalności komisji, a także o możliwości założenia profilu, bardzo prosimy o przesyłanie swojego adresu e-mailowego albo na czacie w trakcie trwania tego spotkania, albo na adres e-mailowy, który na końcu podam. A teraz kilka słów na temat pana profesora Jana Pomorskiego. Chciałam powiedzieć i zachęcić Państwa również do zapoznania się ze świetnym, syntetycznym artykułem pana profesora Piotra Witka oraz pani profesor Ewy Solskiej na temat Lubelskiej Szkoły Metodologii Historii, która bardziej w sposób szczegółowy omawia działalność pana profesora Pomorskiego oraz działalność całego dynamicznie działającego ośrodka lubelskiego. Pan profesor Pomorski studiował zarówno historię, jak i filozofię na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 73-76 i napisał pracę magisterską, o czym dzięki temu artykułowi się dowiedziałam, na temat polonofilizmu w Wielkiej Brytanii w okresie międzypowstaniowym, działalność Towarzystwa Literackiego Przyjaciół Polski w latach 1800, ale wszystko się zgadza. Przepraszam bardzo, pomyłka. Dziękuję bardzo za korektę. I od 1976 roku pracuje w Instytucie Historii UMCS. Doktorat zrobił na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 1980 roku obronił pracę doktorską w poszukiwaniu modelu historii teoretycznej, której promotorem był pan profesor Jerzy Topolski. Praca ta została opublikowana w 1984 roku. Pracę z kolei habilitacyjną obronił na podstawie świetnej, właściwie dla wszystkich paradygmatycznej książki o paradygmacie New Economic History, Droga do Nobla. Trzecią książką autorską była książka Historyk i metodologia. To tu trzeba powiedzieć, że pan profesor Pomorski razem z profesorem Pomorskim naprawdę walczyli o to, żeby metodologia historii i historia historiografii stała się jakby niezbywalnym elementem kształcenia historycznego na kierunku historia i odnieśli w tej dziedzinie duże sukcesy. Mam nadzieję, że pan profesor nadal będzie ten kierunek utrzymywał, bo chcemy tutaj w komisji twierdzić, że nie ma innowacyjnej, innowatorskiej wiedzy historycznej bez tego aspektu teoretycznego i metodologicznego. Pan profesor zawsze mówił na temat, interesował się statusem historii jako nauki, co w tej chwili jest szczególnie ważne w dobie kryzysu naukowości i myślę, że warto do tej książki wrócić właśnie teraz, właśnie w tym kontekście, kiedy tyle się mówi na temat spadku autorytetu nauki, którą trzeba bronić. Pan profesor jest znany z tego, że interesował się, interesuje nowymi tendencjami w badaniach historycznych. To dzięki niemu między innymi mogliśmy się bardzo wcześnie, jeżeli chodzi o kontekst Europy Środkowo-Wschodniej, byliśmy właściwie pierwszym krajem, który promował narratywistyczną teorię historii. Pan profesor był pierwszym, który napisał artykuł na temat Haydena White'a i dzięki niemu byliśmy właśnie tym ośrodkiem,
ośrodkiem naukowym w Europie Środkowo-Wschodnim, który również tą wiedzę przekazywał dalej do innych krajów tego regionu. Myślę, że warto wspomnieć o wielu książkach, które ukazały się pod redakcją pana profesora. Nie będę je oczywiście szczegółowo omawiać, ale pokazuję tylko okładki, żeby państwa zachęcić albo do sięgnięcia do tych książek, jeżeli państwo je nie znacie, albo żeby zobaczyć, jak nadal są one aktualne. Chciałam też powiedzieć, że pan profesor jest znany z tego, że właściwie wszystkie jego publikacje stanowią prace podręcznikowe na zajęcia z historii, historiografii i metodologii historii. Jednym z takich bardzo popularnych tekstów pana profesora jest artykuł na temat paradygmatycznej struktury historiografii współczesnej oraz artykuł Czy Scientist historiografii końca XX wieku jest całkiem passé. Ostatnio ukazały się dwie ważne, syntetycznie podsumowujące dorobek pana profesora książki Spoglądając w przeszłość oraz Homo Metahistoricus, do których państwa bardzo zachęcam. Pan profesor oczywiście nadal pozostaje na bieżąco wobec wszystkich trendów, które dzieją się w humanistyce i w historiografii. Tutaj pokazuję jedynie wyrywkowo ostatnie dwa teksty pana profesora. Słucham, przecież na Zoomie. Pana profesora szczególnie zachęcam do zapoznania się z tekstem na temat nowej metodologii historii, którą pan profesor Topolski przygotowywał i jest to właściwie taki artykuł detektywistyczny, można powiedzieć. Oczywiście pan profesor Pomorski znany jest nie tylko ze swoich osiągnięć merytorycznych, ale także ze swojej działalności, jeżeli chodzi o kulturę uniwersytetu, jeżeli chodzi o Lublin jako ośrodek uniwersytecki. Był promotorem zarówno doktoratów honorowych Jerzego Giedroycia, Krzysztofa Pomiana, Timothy Snydera, jak i był pełnomocnikiem ministra nauki i szkolnictwa wyższego do spraw utworzenia Europejskiego Uniwersytetu Polsko-Ukraińskiego. Był też organizatorem fantastycznego zjazdu, powszechnego zjazdu historyków polskich, który odbył się w Lublinie w 2019 roku. Ale także był bardzo ważnym uczestnikiem ruchu solidarnościowego w latach 80., animatorem komitetów obywatelskich w Lublinie i był także prorektorem UMCS-u, rektorem Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, przewodniczącym Rady Rozwoju Lublina w latach 2012-2015. Proszę państwa, te więcej szczegółów możecie państwo odszukać w polecanym przeze mnie już artykule pani profesor Sorskiej i pana profesora Witka. Ja nie chcę przedłużać tego wstępu, ponieważ wszyscy czekamy na wykład pana profesora, a zatem zapraszam państwa na pierwsze ogólnopolskie seminarium naukowe imienia Jerzego Topolskiego i na wykład pana profesora Jana Pomorskiego Czytanie świata Olga Tokarczuk jako kultura poznająca historię. Jest to, myślę, nowe otwarcie dla naszego środowiska, jak wygląda to trochę jak powiew wiosny. I bardzo dziękuję państwu za uwagę i przekazuję głos panu profesorowi. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję pani profesor Domański za, przepraszam, trochę przedługie wprowadzenie, niepotrzebnie eksponujące moją osobę, bo nie ja dzisiaj jestem ważny, ważna jest Olga Tokarczuk. Jest mi ogromnie miło, że mogę zainaugurować to ogólnopolskie seminarium naukowe imienia Jerzego Topolskiego. Bardzo się cieszę, że są z nami żona i córka profesora, pani Danuta i pani Ania Topolska. Pozdrawiam serdecznie. Zapewne profesor Jakienta widzi teraz wszystko z góry i trochę się dziwi, że spotykamy się online, a nie przy dobrym winie, jak to lubił robić. No ale takie mamy czasy.
Natomiast jestem absolutnie pewien, że wybór tematu wykładu inauguracyjnego by mu się spodobał. Wiem, że noblistka nas w tej chwili obserwuje, więc trema jest tym większa. Pięknie pozdrawiam pani Olgo i dziękuję za obecność. Profesor Topolski miał zwyczaj na swoich czwartkowych seminariach czytać fragmenty książek i artykułów, nad którymi aktualnie pracował. I tą dobrą praktykę chcielibyśmy z panią profesor Ewą Demańską na tych seminariach podtrzymać. Intencjonalnie ten wykład jest zaproszeniem na spotkanie z Olgą Tokarczuk jako historyczką, a ściślej zaproszeniem na spotkanie z kulturą poznającą, którą stworzyła i z perspektywy której doświadcza przeszłości i stara się zrozumieć otaczający ją świat. Ja, świat jako doświadczenie prymarne. Leszek Kołakowski nazwał swego czasu taką postawę czytaniem świata. Świat niesie jakieś przesłanie, pisał w Horror Metaphysicus, rodzaj tajemnego szyfru, nad rozkodowaniem którego od wieków biedzą się filozofowie i poeci, rabini i teologowie. Przekonani o jego istnieniu czytają świat. Będzie to zatem opowieść o tym, jak czyta świat Tokarczuk i jak, poszukując w nim rozumu historycznego, by posłużyć się tą kategorią Ortegi Gasset, powiem, odczuwanie dziejowości i sposoby radzenia sobie z własną historią to znaki rozpoznawcze tego czytania. Właściwie wszystkie jej powieści i wiele z opowiadań toczą się w przeszłości, poczynając od tej pierwszej, Podróż ludzi księgi, która przenosi nas w czasy Ludwika XIV i Hugenotów, po ostatnią Księgi Jakubowe. Noblistka ma świadomość tego podwójnego zakorzenienia. W czułym narratorze mówi do nas z poziomu meta, że jej kultura poznająca wyrasta z tego świata, z jego współczesności i z jego dziedzictwa. Jest emanacją określonego tu i teraz, a zarazem dowodem na dziejowość samego poznania. Tokarczuk widzi się bowiem jako ogniwo w długim procesie, w drugim łańcuchu poprzedników i następców, którzy pielgrzymując, ta kategoria ma u niej znaczenie epistemologiczne, o czym za moment, reflektują nad światem, historią i naturą człowieka, poszukując sensów, a literaturę traktuje jako metodę poznania, a zarazem jako narzędzie przekazu, kreowania opowieści o tym, czego wędrując przez różne czasy i różne kultury doświadczyła. Czytanie świata. Borges pisał, że inna nazwa wszechświata to biblioteka. Przypuszczam, że Olga Tokarczuk by się z nim zgodziła. Także wtedy, gdy pyta: ty, który mnie czytasz, czy jesteś pewien, że rozumiesz mój język? Zatem Olga Tokarczuk zaistnieje tu jako wyobrażona kultura poznająca historię i wyłącznie w tej roli będzie analizowana. Innymi wątkami jej twórczości zajmuje się na przykład Katarzyna Kantner w bardzo dobrej skądinąd monografii Jak działać za pomocą słów, proza Olgi Tokarczuk jako dyskurs krytyczny. Ja nacisk kładę na epistemologię i na teorię historii oraz na sprawstwo historyczne i historiozofię, które łącznie składają się na jej osobiste czytanie świata historycznego. Bronisław Baczko twierdził, że, cytuję, osobista wizja świata staje się kulturowo doniosła w zależności od tego, czy zogniskowana jest wokół problemów, które nie są tylko osobiste. Bez wątpienia tak jest w przypadku kultury poznającej Olgi Tokarczuk. I to jest wystarczający powód, by wykład ten został wygłoszony, a tekst, który państwo znacie, zaistniał. Polska historia potrzebuje herezji, mówiła Tokarczuk w wywiadzie dla Tygodnika Powszechnego. I trudno mi się z nią nie zgodzić. Sam przecież czuję się poniekąd wśród historyków takim, jako metodolog, heretykiem. Wykład bazuje na tym tekście
ale ze względu na ograniczenia czasowe postanowiłem się skupić przede wszystkim na wątkach epistemologicznych. Zatem zacznijmy od historyczności poznania. Widzenie i poznanie, artefakty i semiofory, natura i kultura, rozum i emocje, metafizyka i wgląd. Do wiedzy o świecie prowadzi wiele dróg. Dlaczego czysty rozum miałby mieć pierwszeństwo? Kant, podejmując jego krytykę, centralną kategorią swojego systemu filozoficznego uczynił wyobraźnię. Dla kultury poznającej Tokarczuk jest ona równie ważna. Pełni rolę laboratorium, w którym się eksperymentuje, także na ludziach. Bez konsekwencji, bez konieczności respektowania wyśrubowanych standardów bioetycznych, jakie na przykład obowiązują w psychologii, której była wyuczonym zawodem. Istotne jest to, by spektrum doświadczeń było stale poszerzane. I to, by zagwarantować panoptykum punktu widzenia poprzez uruchomienie rozmaitych ścieżek poznawczych. Nauka jest tylko jedną z nich i często przegrywa, skonfrontowana na przykład z górą wszystkich świętych. Bohaterką tego opowiadania bizarnego jest profesor psychologii, autorka testu tendencji rozwojowych, TTR, dzięki któremu z dużą trafnością można było przewidzieć, kim stanie się człowiek i w jakim kierunku potoczy się jego rozwój. To zdeklarowana scjentystka, która jeżdżąc po świecie z wykładami o swojej metodzie, każde wystąpienie zaczynała od zdania, cytuję. Tak wiem, że was to zdenerwuje i rozłości, ale życie człowieka można przewidzieć. Istnieją do tego narzędzia. Mając świadomość, że odchodzi, próbuję postąpić tak samo i tym razem, mierząc się poznawczo zupełnie nowym, intrygującym doświadczeniem. Rodem z Nekros profesor Ewy Domańskiej, spotkaniem z Oksi. Tak czule mówią siostry z klasztoru na Górze Wszystkich Świętych o kościotrupie świętego męczennika Okcencjusza, którym żyją i z którym opiekują się na co dzień. Czułość jako postawa wobec martwego ciała, a jednocześnie jako najwyższa forma miłości, odnaleziona perła. Oto tajemnica, prawda odsłaniana stopniowo przez Tokarczuk w tym opowiadaniu, jednym z moich ulubionych, przyznaję. W niespełna 20 lat później, już na poziomie metarefleksji, w czułym narratorze, zilustruje Tokarczuk to figurą wędrowca z Ryciny Flammariona, tego, który dotarł do granic świata i zachwytem wygląda poza widzialne, mając za plecami świat z jego naturą i kulturą. To doskonała metafora momentu, w którym się wszyscy znaleźliśmy, napisze noblistka, stawiając równocześnie najważniejsze pytanie. I co teraz? Może faktycznie miał rację Bauman, twierdząc, że żyjemy już w czasie pożyczonym. Proces, jakiemu podlegamy, jest czymś autonomicznym w stosunku do świadomych wyborów człowieka, niezależnym od nich. Być w procesie, dodać się nieść. Jako proces też można potraktować księgi Jakubowe. Poznawczo i narracyjnie na logice tak rozumianego procesu oparte. Logika historii i logika opowieści o niej. Jak się pisze i rozumie historię, opowiedziane tym razem nie z perspektywy praktyki historiograficznej, jak u Topolskiego, ale z perspektywy praktyki literackiej. Punktem wyjścia jest tu spotkanie z bizarnym źródłem historycznym. By powstało Montaigu, wioska heretyków, arcydzieło historiografii XX wieku, francuski historyk Emmanuel Leroy Ladurie musiał spotkać rejestr inkwizycyjny z 1226 roku, zawierający zeznanie mieszkańców górskiej wioski leżącej u podnóża Pirenejów, przesłuchiwanych przez walczącego z herezją katarską biskupa Pamiers, Jakuba Fournier, późniejszego papieża Benedykta XII. Polska pisarka historyczna swoje źródło spotkała w toruńskim antykwariacie jesienią 97 lub 8 roku. Jak wspomina, była to dziwna książka, a właściwie dwa zeszyty w dużym nieporęcznym formacie z niebieskimi lakierowanymi okładkami. Księga słów pańskich Jakuba Frank. Cytuję.
Czytałam to powoli, akapit po akapicie, całą zimę, z rosnącym zdumieniem. Na Boże Narodzenie miałam już baterię książek na podobny temat. Wiosną pojawiła się zaś osobna półka, która odtąd miała rosnąć i pączkować przez najbliższe lata. Jako historycy dobrze znamy ten rytm pracy badawczej. Źródło otwiera nas na literaturę przedmiotu, na budowanie własnej wiedzy pozaźródłowej, z którą ponownie do niego powracamy. Księgi Jakubowe zamyka nota bibliograficzna. Autorka zaczyna ją od wyznania. Dobrze się składa, że powieść traktuje się tradycyjnie jako fikcję i dlatego nie wymaga się od autora wskazywania jej kontekstu bibliograficznego. Zwłaszcza w tym przypadku zajęłoby to niepotrzebnie wiele miejsca. Ale na ślady swoich lektur naprowadza nas Tokarczuk nie tylko w tej nocie. Są one rozsiane po całej księdze. I jest to biblioteka imponująca swą rozległością i różnorodnością, bez wątpienia wymagająca lat studiów. Podobnie jak dobrze znamy jako historycy zmagania z fiszkami, genealogią czy kartografią, tym czulej spoglądamy na wyznanie autorki ksiąg Jakubowych. Cytuję. Najpierw próbowałam ogarnąć ogrom materiału. Jako że mam wyobraźnię przestrzenną i wizualną, spędzałam wieczory na rysowaniu map i drabinek, drzew genealogicznych i przebiegów tras podróży. Na setkach samoprzylepnych karteluszków zapisywałam imiona i próbowałam otworzyć czy stworzyć relacje i więzi między moimi przyszłymi bohaterami. Przypominało to budowanie rusztowań wokół fantomu czegoś, co jeszcze nie istnieje i zabierało nieproporcjonalnie dużo czasu. Koniec cytatu. Potem przyszedł czas na studia terenowe, podróże szlakiem miejsc odwiedzanych przez Jakuba Franka, przez 7 granic, 5 języków i 3 duże religie, nie licząc tych małych. Jak głosi podtytuł tej wielkiej epopei historycznej. I na nieustanne poszukiwanie, gromadzenie szczegółów z przeszłości, zarówno artefaktów, jak zapisów doznań, doświadczania świata, na rodzaj kolekcjonerstwa historycznego, tak bliskiego wielu badaczom przeszłości. Krok kolejny to namysł nad konstrukcją samej opowieści, bo przecież historia frankistów to jedna z tych, o których Tokarczuk mówi, że muszą być opowiedziane i czekają tylko na własny czas i miejsce, na swojego rycerza, który rozbije to szklane więzienie. No i finalnie to, co było najtrudniejsze, wybór narratora, a właściwie wielu narratorów z tym czwartoosobowym jętą, która widzi wszystko na czele. Obydwa źródła historyczne, Księga Słów Pańskich, rejestr inkwizycyjny z 1326 roku, uruchomiły historyczną wyobraźnię, stały się przedmiotem wielostronnych interpretacji i eksperymentów narracyjnych prowadzonych przez polską pisarkę historyczną i francuskiego historyka. Zbiegów okoliczności i podobieństw pomiędzy tymi dwoma pomnikowymi przykładami narracji historycznej jest bardzo wiele i do niektórych z nich jeszcze powracam w tym artykule. Podobnie jak do imienia Róży Umberto Eco, i jego samego z okresu, gdy pisał Lector in Fabula. Bowiem także dla Tokarczuk współdziałanie czytelnika z narratorem przy interpretacji tekstu jest warunkiem niezbędnym samego zaistnienia kultury poznającej. Dla rekonstrukcji tej kultury wielkie znaczenie ma rzecz jasna czuły narrator, zapis jej samoświadomości metodologicznej jako badacza, obserwatora. Ale za równie ważne uważam niewielkie rozmiarami studium Lalka i Perła, pokaz siły jej metodologii stosowanej przy okazji interpretacji konkretnego utworu literackiego oraz kolejny zbiór esejów metaliterackich, Moment Niedźwiedzia. Oczywiście wszystkie jej powieści czy opowiadania bizarne także dostarczają wiele cennego materiału do przemyśleń. Są przecież zapisem chwili, stanu wyobraźni, umysłu przyszłej noblistki.
a niekiedy same mogą stać się, czy stają się inspiracją, matrycą kulturową do odczytywania historiografii. W tym tekście tak na przykład odczytuję Jacka Banaszkiewicza jako bizarnego historiografa. Kultura poznająca Tokarczuk pracuje metodycznie, odsłaniając warstwa po warstwie rzeczywistość badaną. Przekrój, stratyfikacja jako metoda dojścia do istoty rzeczy. Nauczyła się tej metody od Freuda i jemu to zawdzięcza, jak sama mówi. Poznawanie to także docieranie do kolejnych warstw ontyczności, dziejowości. Nie na zasadzie imputowania przed podmiot poznający, ale odsłaniania właśnie, bo taka jest też morfologiczna struktura samego bytu, przyjmowana tu za oczywistość. W biegunach napiszę, cytuję, każda warstwa tylko z grubsza przypomina następną czy poprzednią. Zwykle jest wariacją, zmodyfikowaną wersją. Każda dokłada się do porządku całości, choć nie można tego dostrzec, gdy rozpatruje się je osobno, bez odniesienia do całości. Bardzo to pomianowskie z ducha przemyślenie co do natury bytu dziejowego. Podobnie jak autor Porządku Czasu, Tokarczuk zakłada, że jesteśmy w stanie poznawczo tę strukturę odsłonić, dojść do jakiejś wiedzy o niej. Tokarczuk wierzy, że tak jak istnieje materia i antymateria, informacja i antyinformacja, tak muszą też istnieć dwa światy wiedzy. Świat wiedzy pojęciowej i jego podszewka, lewa strona, świat wiedzy apojęciowej. Niewyrażalny w logice zachodu, królestwo gnozy, podświadomości, metafizyki i metaksy, czyli tego, co pomiędzy. Wschód, zachód jako lewa i prawa strona wiedzy o świecie. Kultura poznająca Olgi Tokarczuk programowo próbuje dotrzeć do obydwu, dostrzegając ograniczoność euro i antropocentrycznego myślenia o naturze i kulturze. Noblistka w czułym narratorze wprost sygnalizuje potrzebę zmiany paradygmatu. Pisze, całe życie fascynują mnie wzajemne sieci powiązań i wpływów, których najczęściej nie jesteśmy świadomi, lecz które odkrywamy przypadkiem, jako zadziwiające zbiegi okoliczności, zbieżności losu. Te wszystkie mosty, śruby, sprawki, łączniki, które śledziłam w biegunach. Fascynuje mnie kojarzenie faktów, szukanie porządku. W gruncie rzeczy, jak wierzę, pisarski umysł jest umysłem syntetycznym, który z uporem zbiera wszystkie okruchy, próbując z nich na nowo skleić uniwersum całości. Słowa te można uznać nie tylko za autobiograficzne wyzwanie, ale także za rodzaj derydiańskiego śladu, pisemnego tropu, po jakim powinniśmy podążać, chcąc zrozumieć kulturę poznającą Tokarczuk, jej postrzeganie świata. Nie wiem, czy Olga Tokarczuk zna badania i czytała geografię myślenia Richarda Nisbeta. Ale duch psychologii kulturowej przewija się nie tylko w przywołanym wykładzie Noblowski, ale także na kartach wielu jej ostatnich książek. Poznanie nie zawsze i nie wszędzie jest takie samo. Zależy od kontekstu kulturowego, z jakiego wyrasta. Za bardzo uwierzyliśmy jako Europejczycy w oświeceniowy modernizm, jako panaceum na wszystko. Niczym nieskrępowaną moc wiedzy, nauki i technologii. Natura daje nam znaki, że coś z nami, z Zachodem, nie jest tak. Nie chcemy zauważyć, że świat nie jest przedmiotem, który, cytuję, można ciąć na kawałki, niszczyć, który można wykorzystywać. Koniec cytatu. To jest zakończenie wykładu Noblowskiego. Dlatego właśnie musi opowiadać tak, jakby świat był żywą, nieustannie stającą się na naszych oczach jednością, a my jego jednocześnie małą i potężną częścią. Pora przyjrzeć się autorefleksji, czyli szukaniu perły. Każdy może być poszukiwaczem perły, ale żeby sobie to uświadomić, trzeba umieć przeniknąć ukryty sens
swojego błądzenia i zrozumieć jako ciąg prób inicjacyjnych i jako serię przeszkód na drodze prowadzącej do domu. Pisze to Karczuk w studium Lalka i Perła, jednym z najważniejszych tekstów dla zrozumienia jej kultury poznającej. Autorefleksja jest drogą poznania, a metarefleksyjność wejściem na jej najwyższy poziom, poziom człowieczeństwa i sprawstwa historycznego zaraz. Cytuję. Ludzie są różni, ale i to nie jest koniec. Skoro bowiem jedni zdają sobie sprawę z tych różnic, a inni nie, to ci pierwsi są bardziej świadomi, bardziej przytomni, wyżej niejako ustawieni. Jeśli tak, to istnieją ludzie prawdziwi, zdający sobie sprawę z własnego miejsca w świecie i ludzie bardziej pozorni, niewiedzący, zanurzeni w chaosie. Ci pierwsi czują się wśród tych drugich obco. Co najwyżej dla własnego bezpieczeństwa próbują upodobnić się do innych, ukryć wśród nich. Jedni są już przebudzeni, inni jeszcze śpią. To nie są słowa socjolożki brytyjskiej Margaret Archer, autorki głośnego Człowieczeństwa, referującej wyniki swoich długoletnich badań, jak ktoś mógłby przypuszczać. To efekt przemyśleń samodzielnych Tokarczuk, dla których pretekstem stała się lalka i jej bohaterowie. Autor w ogóle ją nie interesuje. Liczy się tylko kontekst kulturowy, z którego wyrastają postaci. Rekonstrukcja ich świata i ich zmagania z losem. Chronos i Kairos, dwa wymiary czasu, których bohaterowie Tokarczuk doświadczają. Zmagania oglądane z perspektywy badacza spraw ludzkich. Bohaterowie Tokarczuk często znajdują się w takim egzystencjalnym i poznawczym rozdarciu. Wysyłają nam komunikat. I wtedy właśnie otwiera się pole do poznania poprzez interpretację. Pole do współdziałania z nimi w ich autopoznawaniu jako drodze do autopaidei bądź podążania za biegunami. Przyszła noblistka za Mirce Eliade powtarza zalecenie w stosunku do podmiotu poznającego. Teraz będzie cytat ten właśnie. Oznacza to, że ma on widzieć znaki, ukryte znaczenia, symbole w cierpieniach, depresjach, w niszczącym działaniu codzienności. Widzieć je i czytać, nawet jeśli ich tam nie ma. To jest podkreślenie Tokarczu. I jeśli się je widzi, można stworzyć jakąś strukturę i odczytać przesłanie w amorficznym przepływaniu rzeczy i w monotonnym strumieniu faktów historycznych. Czytanie historii, jak te z ksiąg jakubowych, czy te z Montaigu. Czym jest? To narracyjne zdanie sprawy z tego, jak kiedyś ludzie radzili sobie z własną przeszłością i jak doświadczali w swych teraźniejszościach dziejowości, jej mocy sprawczej. Bowiem przeszłość nie całkiem odchodzi w niebyt. Potrafi mieć swoje życie po życiu, działać w teraźniejszości i mieć wpływ na przyszłość, jak pokazuje choćby w Podróży Ludzi Księgi czy w Annie In z Grobowców Świata. Tajemnicza księga, skrywana w klasztorze w Pirenejach, ma moc zmieniania przyszłości. Sumeryjska bogini dostaje drugie życie. Jakub Frank żyje życiem zwielokrotnionym. Narracja historyczna staje się w każdym z tych przypadków rodzajem autorefleksji kultury poznającej, która odkrywa swą nie ponadczasowość, lecz historyczność, zmienność właśnie. Punktem wyjścia staje się tu zawsze skierowane wstecz pytanie. Ludzkość przeszła długą drogę przekazywania i współdzielenia własnego doświadczenia. Historiografia, rzecz jasna, nie miała tu monopolu. Od wieków wspiera się
na doświadczeniu utrwalonym w tekstach literackich. Dlatego refleksja metahistoryczna tak wiele zawdzięcza refleksji metaliterackiej. Świetnie rozumiał to Hayden White w Poetyce wrażliwości, jak pięknie nazwał ten rodzaj autorefleksji humanistycznej Michał Paweł Markowski, poszukując inspiracji dla poetyki historycznej. Jego Metahistory, fundamentalne dzieło dla teorii historii drugiej połowy XX stulecia, opierało się na założeniu, że narracja historyczna jest jednością w tym sensie, że nie zna rozróżnienia na dyscyplinarną przynależność autorów ją tworzących, bo poszczególne gatunki wypowiedzi historycznej, od historiografii przez literaturę do historiozofii, są wtórne wobec wyobraźni historycznej i głębokich struktur mentalno-lingwistycznych, które poszczególnymi formami wypowiedzi sterują. A właśnie to one są przedmiotem badania teorii historii. Dlatego metodolog historii, piszący w roku 2021 o teorii poznania historycznego Olgi Tokarczuk, co próbuję czynić, nie budziłby jego zdziwienia. Traktowałby to jako coś naturalnego. Takie mam przekonanie. To także mój komentarz w stosunku do środowiskowych głosów, że pisząc o Wajdzie, Holland, czy jak to ja teraz czynię, o Tokarczuk, jako o historykach czy historyczkach, czynimy poznawcze nadużycie. Moim przekonaniem jest wręcz przeciwnie. Jesteśmy jako teoretycy historii poszukiwaczami pereł i czasami je znajdujemy, także poza klasyczną historiografią. A jakiej perły poszukuje Olga Tokarczuk? Na ile jej oczekiwania są zbieżne z poszukiwaniami jej bohaterów, z Jakubem Frankiem na czele? Zrozumienie samych siebie i osiągnięcie zdolności do współodczuwania duchowości świata. Oto ich cel. Finałem poznania jest nadawanie imion wszystkiemu, co nas otacza. Cytuję. Wszystkim okruchom świata, jakimi są ludzkie doświadczenia, przeżyte sytuacje, wspomnienia. Czułość personalizuje to wszystko, do czego się odnosi. Pozwala dać temu głos, dać przestrzeń i czas do zaistnienia i ekspresji. To czułość sprawia, że Imbryk zaczyna mówić. Napisze, wyznając w ten niebanalny sposób swoje literackie i poznawcze kredy. Czułość oznacza w tej kulturze konieczność upodmiotowienia wszystkiego, nie tylko ludzi. W tym sensie świat Olgi Tokarczuk jest uduchowiony. Przynależą do niego zarówno Imbryk, las pełen zielonych ludzi, Nietoperz, Jęta, Jakub Frank czy Wokulski. Ratowaniem świata jest też opowieść o nim. Życie uratowane słowem, tekstem, drukiem, multimedialną opowieścią. Wyrywanie z niebytu, ocalenie dla historii. Warunkiem jest właśnie upodmiotowienie, danie prawa głosu, przemówienia we własnym imieniu. Żyć naprawdę oznacza też tutaj żyć ze świadomością swojego tu i teraz. Ale żyć naprawdę oznacza też coś więcej. Żyć życiem zwielokrotnionym. To prowadzi nas wprost do pytania o literaturę i jej poznawczą rolę. Literatura to całe spektrum możliwych doświadczeń. Jeśli czegoś sami nie doświadczyliśmy, literackie wirtualne laboratorium może nam to umożliwić, zaprosić do wspólnego eksperymentu. Tak właśnie Umberto Eco eksperymentował z czytelnikami imienia Róży, zapraszając ich do gry w średniowieczną historię z kryminalną intrygą w tle. Analogicznie postępuje z nami Olga Tokarczuk w Księgach Jakubowych. Ma świadomość, że każde fabularyzowanie jest przejściem od pytania, co było potem,
do próby jego zrozumienia opartej na ludzkim doświadczeniu. Dlaczego tak się stało? Literatura zaczyna się od owego dlaczego. Nawet jeśli mielibyśmy na to pytanie odpowiedzieć bez przerwy zwyczajnym nie wiem. Podobnie jest w przypadku historiografii. Także i tu fundamentalne pytanie dlaczego często pozostaje bez odpowiedzi, ale przynajmniej wyrywa historyka z marazmu poznawczego, z kultu wąskiej faktografii. Jedno jest pewne. O doświadczeniu trzeba opowiedzieć, by nie umarło w samotności. Jak pięknie to ujmuje Tokarczuk, coś, co się wydarzyło, a nie zostało opowiedziane, przestaje istnieć i umiera. Co daje historykowi kontakt z literaturą? Metodolodzy i teoretycy historii odpowiadali na tak postawione pytanie wielokrotnie, podkreślając przede wszystkim znaczenie literatury jako źródła historycznego z epoki. U Tokarczuk znajduję rzecz jasna kontynuację tego wątku, ale poszerzonego o całość doświadczeń ludzkich. Czytanie literatury ma przede wszystkim moc otwierania historyka na inne punkty widzenia niż świadka historii, autora źródła lub własny punkt widzenia. Tak o tym pisze. Lecz w swoim najszczerszym rozumieniu literatura to przede wszystkim sezam punktu widzenia innych ludzi, wizy świata przefiltrowanych przez niepowtarzalny umysł każdej jednostki. Nie da się z tego z niczym porównać. To najlepszy trening dla historycznej wyobraźni, bez której nie ma dobrej historiografii. W literaturze uruchamia ją pytanie, jak mogło być. Przecież to, co się faktycznie zdarzyło, domeną klasycznego historyka jest czas przeszły dokonany, z punktu widzenia historiozofii jest realizacją zaledwie jednej z wielu alternatywnych możliwości przebiegu zdarzenia, jakie wydarzyć się mogły. Były one potencjalne z perspektywy ludzi działających w teraźniejszości. Historia potencjalna, taki termin można spotkać we współczesnej teorii historii na oznaczenie możliwych sił sprawczych przeszłości wobec kolejnych teraźniejszości. I właśnie dopiero w kontekście ich potencjalnych alternatyw można je zrozumieć. Literatura te alternatywne konstrukcje przebiegu wydarzeń przedstawia i w tym sensie faktualność jest tego przedstawienia reprezentacją, odbiciem, a nie odwrotnym. Powieść operuje też typami idealnymi w sensie weberowskim. W tym sensie są one odwieczne, przynależą do mitu, bo zachowują swoją poznawczą użyteczność w różnych historycznych okolicznościach. Mogą też działać sprawczo wobec historii. Literatura, twierdzi Tokarczuk, także ta najdawniejsza oralna, tworzy idee i wyznacza perspektywy, które zapadają nam głęboko w umysł i formatują go, czy tego chcemy, czy nie. To już jest teza ontologiczna, odnosząca się do dziejowości, do wytwarzania historii. Opowieść, jakie w sobie nosimy, formatują nasz umysł, wpływają bezpośrednio na sprawców, aktorów historii, motywując ich do działania. Literatura ma moc zmieniania świata, moc tworzenia historii. By to dostrzec, trzeba odrzucić to, co mało ważne i skupić się na tym, co jest istotą literackiego przedstawienia. Wykreowanie świata, w którym wspólny język i obraz rzeczywistości wzajemnie się wzmacniają, motywując do działania. W tym sensie literatura u podstaw tego myślenia historycznego w literaturze u Tokarczuk jest teza aktywizmu, o tym jeszcze będę mówił. Gdzie odnaleźć tą inspirację? No między innymi tą inspiracją jest cud czytania. To jest ten lektor in fabula 2.0. Koncepcja Olgi Tokarczuk, czytanie jako poznawanie.
Literatura jest szczególnym rodzajem praktyki komunikacyjnej, gdzie doświadczenie autora spotyka się z doświadczeniem czytelnika, a język opowieści jest tylko, czy aż, modelem tego spotkania. Spotkania obarczonego zawsze ryzykiem niezrozumienia czy odrzucenia przez każdą ze stron, bycia nieudanym eksperymentem poznawczym. Nie chodzi bowiem o prawdę tekstu, jakkolwiek by to rozumieć, ale o to, że prawdy w tej kulturze poznającej Tokarczuk się nie odkrywa, ale ją współtworzy. Lektura to często spotkanie dwóch świadomości, które mocują się, wadzą ze sobą. Ważne, by obydwie traktowały się nawzajem podmiotowo. To spotkanie, dzięki któremu zarówno pisząc, jak i czytając mogę katalizować własny rozwój, budować siebie za każdym razem na nowo. To jest właśnie istota projektu Lektor Infabula 2.0 autorstwa Olgi Tokarczuk. To właśnie nazywa cudem czytania. Powiada, jesteśmy tu po to, żeby czytać. I to zdanie mogłoby być mottem całej humanistyki. Kto czyta, żeby tylko zrozumieć, grzeszy. Dopuszcza się blasfemii, powiada noblistka. Czyta się, żeby przeżywać. To głębszy, bardziej całościowy rodzaj rozumienia. Także historia jest tu rozumiana jako tekst do przeczytania. Przeszłość doświadczana jest tu trochę jak u Alana Maslowa, przekładana, tłumaczona na język powieści historycznej czy historiografii. Jak zatem poznajemy? Na czym polega epistemologia historyczna Tokarczuk? Kilka słów na ten temat. Kultura poznająca Olgi Tokarczuk operuje całym zestawem narzędzi pojęciowych dla uchwycenia złożoności procesów poznawczych. Dzięki nim schodzimy w głąb, odsłaniamy kolejne warstwy składające się na kulturę poznającą, z perspektywy której oglądamy świat. Operuje ona na trzech poziomach: intelektualnym, emocjonalnym i intencjonalnym, i intuicyjnym. Powiedzmy od razu, wszystkie one trzy są niezbędne, wzajemnie się dopełniają. Cokolwiek dzieje się tobie, dzieje się we mnie. Oto dewiza kultury poznającej Tokarczuk. To dlatego narrator musi być czuły. Takie pojmowanie czułości jest bardzo bliskie temu, co Miranda Fricker nazywa epistemologią cnoty. U obydwu chodzi przecież w gruncie rzeczy o to samo. O głębokie przejęcie się drugim bytem, jego kruchością, niepowtarzalnością, jego nieodpornością na cierpienie i działanie czasu. Czułość to nie tylko rodzaj myślenia afirmatywnego, to forma i droga poznania. Nie mają racji tacy konstruktywiści jak Andrzej Zbertowicz, głoszący, że poznanie musi być sprzężone z przemocą. Wiadomo, gdzie go zaprowadziła ta apologia przemocy jako kategorii poznawczej. Do obozu, który ją praktykuje na co dzień, w coraz to bardziej wyrafinowanych formach. Wyrafinowanych nie w sensie estetycznym, ale społeczno-sadystycznym. Poznanie nie jest dla Tokarczuk formą przemocy. Przeciwnie, jest formą miłości. Właśnie sprzężenie postawy czułości wobec świata z jego poznawczym rozpoznaniem daje szansę na prawdziwą naprawę, na symbiozę kultury z naturą. W czasie pożyczonym, w końcówce antropocenu, myślenie symbiotyczne jest jedyną szansą na uratowanie świata, mówi nam noblistka, bo inaczej zginiemy. Nie przetrwamy. Choćby dlatego, że stworzyliśmy jako ludzkość najbardziej agresywną formę bytu, która zagraża Matce Ziemi. To są owe słynne plastikowe torebki. Kapitalne rzeczywiście pomysł pokazania nowej formy bytu, iście darwinowskiego świata. I na koniec pozwólcie, że parę zdań na temat animy i pytania, czy kultura poznająca Olgi Tokarczuk ma płeć. To pytanie, o ile mi wiadomo, nigdy nie zostało wprost przez Tokarczuk postawione w żadnym z jej tekście. Nawet wtedy, gdy rozważała problem, jak powstaje płeć.
co nie znaczy oczywiście, że jest ono w jej myśleniu nieobecne. Jest, ale nie wprost i nie na tak zadane pytanie. Zarówno w analizach literackich, Lalka i Perła, Moment Niedźwiedzia, jak i w autorskich praktykach narracyjnych, płeć traktowana jest przez pisarkę raczej jako sposób organizacji wypowiedzi, niż jako platforma dająca dostęp do odmiennego typu poznania. W wykładach łódzkich powiada wprost, cytuję, dla mnie jednak zawsze było oczywiste, że w miejscu, w którym operuje odpowiedzialny głos, płeć jeszcze, a może już, nie istnieje, ponieważ poruszamy się po głębokich obszarach ludzkiej psychy, a płeć wydaje się czymś powierzchownym. Koniec cytatu. Gender correctness to także dla niej zbyt mało. To jej poglądy wyraża Jakub Frank, gdy mówi, że kobiety, cytuję, są w większym stopniu niewolnicami świata, bo nic nie wiedzą o swojej wolności. Nie nauczono je być wolnymi. Być wolnym w kulturze poznającej Tokarczuk oznacza bycie upodmiotowionym w każdej dziedzinie. Od poznania i filozofii po sferę praw człowieka i seksualności. Nie dać się traktować przedmiotowo. Jej feminizm wyrasta ze sprzeciw historii, jest emancypacyjny wobec zastanego dziedzictwa, wobec panującej kulturowej konwencji, której zasady wykłada Rebe Meyer młodej Jęcie. Cytuję. Myśli trzeba kryć, zwłaszcza gdy urodziłaś się na swoje nieszczęście kobietą. Myśl tak, żeby myśleli, że ty nie myślisz. Zachowuj się tak, żeby innych zmylić. Tak musimy wszyscy robić, a kobiety w szczególności. Talmudyści wiedzą o sile kobiet, jednak się jej boją. Dlatego przekłuwają dziewczynkom uszy, żeby je osłabić. A my nie, my tego nie robimy, bo sami jesteśmy jak kobiety. Ukrywamy się, udajemy głupich. Udajemy jakichś innych ludzi, którymi nie jesteśmy. Przychodzimy do domu i ściągamy maski. Koniec cytatu. W zakładaniu i ściąganiu masek, w tym genderowych, bardzo przydatna okazuje się oczywiście literatura jako laboratorium, w którym można eksperymentować, poszukując najbardziej bizarnych doświadczeń. I właśnie w opowiadaniach i powieściach Olgi Tokarczuk natrafiamy na takie eksperymenty poznawcze. Od analizy odmienności doznań zmysłowych i posługiwania się ciałem dla zwiększenia ich intensywności, po narracyjne gry dziami, na przykład w kreowaniu transseksualnej postaci mnicha Paschalisa w dom dzienny, dom nocny. Czy na poziomie semioforów i kultury symbolicznej. To bez wątpienia bardzo ciekawy wątek, zasługujący na osobną rozprawę. Chcę natomiast trzy wątki jeszcze poruszyć. Pierwszy z nich to wątek animy. Anima, jak wiadomo, jest archetypowym obrazem duszy, ale u Tokarczuk posiada ona coś jeszcze, zdolność patrzenia w każdej sytuacji oczami tej drugiej płci, co szczególnie łatwo dostrzec w księgach Jakubowych. Obydwie perspektywy dopełniają się nawzajem, stają się jak yin i yang. Pozwala to na taką genderową grę yin i yang z wykorzystaniem introspekcji jako metody pogłębionej analizy psychologicznej, zaangażowaniem do niej pierwszo, drugo i trzecioosobowego narratora. Drugi wątek to zmysłowa cielesność poznania, symbolizowana przez świetlistość skóry Hai, młodej żony Jakuba Franka, w którą weszła sama Tora. I to ona teraz świeci przez jej skórę. Jak mówi w myślach rabin z Buska, Nachman ben Lewi, biorąc w usta sutek Hai, trzeba zamknąć oczy i trzeba iść w ciemność, bo dopiero z ciemności widać to, co jasne. Ta scena zbiorowego brania w usta sutka Hai jako aktu dopełnienia, domknięcia poznania przez wgląd, jest literacką wizualizacją zmysłowego w swej istocie dochodzenia do źródła prawdy. Dotarcie do prawdy, do perły, jest rodzajem epistemicznego szczytowania. Podobne znaczenie w księgach Jakubowych ma Neshika, boski pocałunek.
Pytanie, czy bez tych towarzyszących poznaniu praktyk cielesnych wgląd, czyli poznanie byłoby ułomne, czy chodzi o zwiększenie intensywności doznań poznawczych, pozostawiam otwarte. Wreszcie wątek ostatni, trzeci, historiozoficzny. Znośle można go określić jako metafizyczno-historiozoficzne pytanie o rolę kobiety w dziejach. Jak wiele nasion tej myśli rozsianych jest po kartach powieści i opowiadań Olgi Tokarczuk? Bardzo wiele. Bez wątpienia bliska jest idea historycznej odpowiedzialności kobiet za to, co Wiola Julkowska nazywa ostatnio międzypokoleniowym transferem wartości. I co tak dobrze widoczne jest na przykład w ostatnich historiach. Ale chodzi też o coś więcej. W kulturze poznającej Olgi Tokarczuk występuje rodzaj feminizmu metafizycznego. Objawia się on już w pierwszej powieści Prawiek i inne czasy w postaci bożycy, koncepcji bożycy, żeńskiego odpowiednika Boga, który wypełnia świat niepełnosprawnemu chłopcu Izydora Niebieskiego. Potem mamy sumeryjską boginię z ważnym przesłaniem dla świata, sprowadzoną przez autorkę w wiek XX, chodzi o Annę In oczywiście, by wreszcie feminizm metafizyczny zabrzmiał najpełniej w księgach Jakubowych. Cytuję. Przodkowie nasi wcale nie wiedzieli, czego tak poszukują, wyjaśnia w Nocnych Naukach Jakub Frank historię swoim zwolennikom. Może tylko niektórzy byli świadomi, że w istocie we wszystkich pismach i mądrościach szukali Panny. Na niej spoczywało wszystko. Tak jak Jakub znalazł przy studni Rachelę, tak Mojżesz, gdy przyszedł do źródła, znalazł tam Pannę. On sam, Jakub Frank, poszukując prawdy, znalazł Haję, w którą weszła sama Tora. Bóg i prawda okazują się być kobietą. A jest nią także, przypomnijmy, natura, Matka Ziemia. Stąd właśnie teza o feminizmie metafizycznym Olgi Tokarczuk. I dosłownie parę zdań na podsumowanie tego wątku. Pomijam wątek historiozoficzny i to, co dotyczy stawania się historii. Mogę powiedzieć tak, że ta heretycka wobec klasycznego rozumienia historii, kultura poznająca Olgi Tokarczuk, nawet w takim ułomnym, powierzchownym przedstawieniu jak to dzisiejsze, pokazuje siłę zupełnie innego rozumienia, czym może być literatura historyczna, jeśli połączy się z myśleniem metahistorycznym. Jest to koncepcja tego, jak się pisze i rozumie historię, na tyle interesująca dla teorii historii i tak bliska współczesnemu narracyjnym praktykom historiograficznym, że w moim przekonaniu teza, iż Olga Tokarczuk jest pełnoprawną historyczką, została udowodniona. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Wykład, który, jak mam nadzieję, zainspirował Państwa do przemyśleń i do zadawania pytań. I bardzo proszę, od razu przystępujemy do dyskusji. Bardzo proszę o zgłaszanie się przez czat. Kto z Państwa zacznie? Pan profesor Hubert Łaszkiewicz, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałem podziękować panu profesorowi za bardzo ciekawy, inspirujący wykład i inspirujący w tym sensie, że poruszający się pomiędzy bardzo różnymi płaszczyznami interpretacji dzieła literackiego, zarówno strony wewnątrztekstowej, jak i też jakby intencjonalnej autora, w tym wypadku oczywiście
autorki. Moje pytanie do pana profesora, tak żeby rozpocząć debatę. Oczywiście pytanie jest bardzo ogólne, ale pan profesor na pewno znajdzie drogę, aby je uszczegółowić. Czy pan profesor sądzi, że w tych różnych odmianach, w tych narracji, opowieści, także i metarefleksji samej autorki, pojawia się pytanie o prawdę, ale w rozumieniu bardzo logicznym, to znaczy tekst napisany i jego adekwatność, relacyjność do zdarzenia, które miało miejsce. Chodzi mi o taką sytuację, jeszcze wyjaśnię, że coś zdarzyło się i teraz na temat tego cosia mamy kilkanaście, kilkadziesiąt, a dzięki pisarzom kilkaset możliwych opowieści. Czy pan profesor dostrzega ten problem uchwycenia nieuchwytnego, bo zdarzenie mija? Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, panie profesorze, prosimy o odpowiedź. Rozumiem, że będziemy odpowiadać od razu. Tak. Jest oczywiście u Olgi Tokarczuk takie myślenie, że jest wiele punktów widzenia i prawda nie ma jednej prawdy. Myślenie o tym w sposób klasycznej definicji prawdy jest kompletnie sprzeczne z tą kulturą poznającą. Tokarczuk pokazuje, że każde zjawisko może być oglądane w rozmaity sposób, że prawda jest odpowiedzią na migotliwość bytu. Ten byt sam jest na tyle migotliwy, że próba uchwycenia i zapisania go w postaci jednego przekazu, który miałby być prawdziwy, jest zawsze symplifikacją. To kultura poznająca, która buduje panoptykum rozmaitych punktów widzenia, rozmaitych doznań, i nie ma czegoś takiego, że można bronić klasycznej definicji prawdy w tej kulturze. To najprostsza odpowiedź. Dużo na ten temat jest w samym tekście. Tam jest cały fragment poświęcony analizie koncepcji prawdy i tego, jak Olga Tokarczuk ją rozumie. Także odsyłam, Hubercie, cię do samego tekstu, gdzie jest kilka stron na ten temat, przynajmniej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani profesor Maria Solarska. Tak, ja również dziękuję za tą bardzo ciekawą wypowiedź. Mam takie dwie kwestie z prośbą o ich dojaśnienie, dlatego że i słuchałam, i czytałam, i jakoś one mi umykają. I one są dwie takie. Czy mimo wszystko nie jest zbyt pośpieszne utożsamienie kultury poznającej historii z byciem historykiem lub historyczką? Bo wydaje mi się, że warto jednak byłoby utrzymać takie rozróżnienie, że mogą być różne kultury poznające, które nie są historykami ani historyczkami po prostu. Nie wiem, czy jest potrzeba wciskania w kategorie czy w ramy bycia historykiem, historyczką każdej formy, którą uznamy za kulturę poznającą historię. I druga kwestia jest taka, jaka jest historyczność kultury poznającej Olgi Tokarczuk, ponieważ mam wrażenie, że w swojej bardzo takiej subtelnej analizie pan profesor Pomorski jakby położył nacisk na różne takie uniwersalne aspekty tej twórczości, co było bardzo ciekawe. Natomiast umyka mi trochę historyczność tej kultury, tak? Akurat szczególnej, poznającej. Jakby pan profesor widział, na czym polega uchwycenie historyczności tejże kultury. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie profesor. Bardzo dziękuję. Więc zacznę może od tego pierwszego problemu, tak postawionego. I faktycznie mogę się zgodzić z tym, że jest pewnym nadużyciem, oczywiście z mojej strony, na użytek wykładu bardziej,
udowadnianie, że ona jest historyczką. Podobnie jak Agnieszka Holland, prawda, będzie zawsze broniła się, że ona nie jest historyczką, tak samo Olga Tokarczuk broni się przed tego typu określeniem. To raczej jest pewna prowokacja wobec środowiska, które odrzuca wszystko to, co jest związane z, co przekracza poziom klasycznej historiografii. Dlaczego tu w pewnym momencie odwołuję się do Haydena White'a? Bo powiadam, no właśnie to, co było wielkie u Haydena White'a w jego tej pierwszej analizie w Metahistory, to to, że brał rozmaite, zupełnie wydawałoby się odległe od siebie formy wypowiedzi i badając je dostrzegał to, co jest w nich wspólne. To rozumienie, czym jest wyobraźnia historyczna w XIX stuleciu. I to, co mnie interesuje i to, co ja próbowałem badać właśnie przy pomocy tekstów Tokarczuk, to jak funkcjonuje wyobraźnia historyczna współcześnie, w tym wieku XXI. I jak ta wyobraźnia historyczna, ona pokazuje swoje możliwości z jednej strony w dyskursie historiograficznym, w opowieści filmowej, to co Piotrek Witek bada u Wajdy, a co wspólnie nas interesuje na przykład Agnieszki Holland, i jak to fantastycznie wychodzi właśnie, kiedy analizujemy twórczość pod tym kątem Olgi Tokarczuk. I w tym sensie oczywiście drugorzędne jest to, czy my przypiszemy temu, że prawda, to jest historyczka, czy nie jest to historyczka. To nie ma znaczenia. W tekście ja tego, jak pani profesor widzi, nie eksponuję, jeśli pani ten tekst czytała. Natomiast no, na użytek, prawda, tego seminarium starałem się taką tezę postawić i ją udowodnić, prawda. Przechodzę do drugiej kwestii, która wydaje mi się oczywiście bardzo ważna, ale na to też potrzebowałbym jakby kolejnej godziny, bo ja bym chętnie oczywiście o wszystkich książkach Olgi Tokarczuk opowiedział, nie tylko o księgach jakubowych, poczynając od tej pierwszej, jak ta historia, w jaki sposób odwołuje się do historii, jak ta historyczność funkcjonuje w tej kulturze. Ale to musimy się umówić na dobre wino, prawda, i na dłuższą rozmowę, albo ja potraktuję to pytanie, jeśli powiedzmy, będzie tutaj szansa na to, że faktycznie z tej naszej dyskusji coś zrodzi się na kształt publikacji, że to mnie sprowokuje do tego, by ten wątek rozwinąć. Ale naprawdę, Mario, to jest bardzo ciekawe pytanie, ale ja musiałbym tutaj kolejne przynajmniej pół godziny udowadniać i pokazywać, jak pracuje ona z historią. Znaczy ja się oczywiście piszę od razu na to wino, tak? Trzymam za słowo, jak tylko będzie możliwość. Natomiast zastanowiło mnie to, że jak wyabstrahujemy na przykład Olgę Tokarczuk z kategorii płci, tak? W tej rekonstrukcji, którą pan profesor tutaj robi, no to mówię sobie, ta kultura poznająca ma też swoją historyczność, która jest właściwa współczesności naszej, tak? Której nośniczką jest również autorka. I teraz moje takie zastanowienie byłoby, jak uchwycić w tej twórczości właśnie naszą, tę historyczność, w której żyjemy. A to mi umykało, może muszę się wczytać swoją drogą jeszcze troszkę, ale chętnie też jakby osobny wątek z tego zrobię. On jest rzeczywiście obszerny, tak? Ale jak z tego wyciągnąć, co na temat tego naszego, nie? Bycia w teraźniejszości i bycia z przeszłością w tej twórczości jest, nie? Jak się wytnie takie elementy, wydawałoby się kulturowo znaczące, jak płeć na przykład. Rozumiem. To nie jest tak, że tam płeć nie jest obecna, bo ona jest, ja to pokazuję. Trochę na innej zasadzie pracuję. Nie jest to takie proste, powiedzmy, na przykład no, nie ma nadużywania feminatywów. Ja nawet w pewnym momencie napisałem, że nie bardzo lubi feminatywy i pani Olga napisała mi w mailu, że nie, ona bardzo lubi feminatywy, ona po prostu ich nie nadużywa.
bo nie ma sensu, prawda? To czasem jest tylko pusta gra, że używamy feminatywów, a tak naprawdę myślimy zupełnie inaczej. Więc tego u mnie nie ma. Natomiast faktycznie bardzo ciekawy problem, który postawiłaś, jest ta, jak ona, ta kultura współczesna, jak ona rzutuje na patrzeństwo, prezenty są oczywiście w tym. I widać to znakomicie w niektórych esejach, na przykład w momencie Niedźwiedzia. Polecam szczególnie to, bo pod tym kątem fantastycznie tam mamy analizy, na przykład jest świetna analiza Żałoby Smoleńskiej. Literacko przetworzona, prawda? Więc odnosi się do współczesności bardzo mocno. Oczywiście odnosi się również w opowiadaniach bizarnych i wszystkie te kategorie. Popatrzcie, czy niesamowicie ta gra nowym gatunkiem bytu stworzonym przez człowieka, który zagraża całej naturze, czyli torebki plastikowe, prawda? Jak one są kapitalnie opisywane. Ja przyznaję, że to jest no, niesamowite, kiedy na to się patrzy i czyta to w kontekście darwinowskim, prawda? Walki o byt. Świetnie. Dziękuję bardzo. I pan profesor Piotr Witek się zgłaszał. Tak, dziękuję bardzo. Trochę się też poczułem wywołany w pewnym sensie do wypowiedzi na te tematy, które są poruszane. A więc tak, rzecz pierwsza. Panie profesorze, znaczy ja miałem zamiar wygłosić taki afirmatywny komentarz na temat tego, co pan profesor zrobił z Olgą Tokarczuk i że uznał ją pan za historyczkę. Teraz pan profesor się wycofuje z tego i trochę, nie, że tak powiem, nie jestem w kropce. Się, ale nie wycofuję się, natomiast to jasne, przepraszam. W tym momencie, ale to, ja ten wątek może po prostu podejmę, bo znaczy ja też zmagając się z twórczością Andrzeja Wajdy i z tym, co robił, napotykałem bardzo wiele podobnych tropów, z którymi zmagał się pan profesor właśnie przy okazji właśnie analizy twórczości Olgi Tokarczuk. I teraz tak, gdybyśmy sobie postawili pytanie, tak, znaczy dlaczego artystę, tak, czy pisarkę, czy reżysera filmowego, znaczy dlaczego warto albo można określać mianem historyka? Oczywiście nie historyka w sensie skali 1:1, prawda, tylko w wymiarze metaforycznym, tak jakby historyczka, czy tak jakby historyk, tak? Ale dlaczego uważam, że to jest istotne i to jest ważne? Dlatego, że jeśli tak zrobimy, to wtedy zmienia się status tej osoby, czy pisarki, czy twórcy filmowego. Twórca filmowy czy pisarka przestają być przedmiotem badań i ta twórczość ich przestaje być przedmiotem badań, staje się podmiotem refleksji twórca, tak? Co to znaczy staje się podmiotem refleksji? To znaczy staje się współpartnerem dla nas do refleksji o przeszłości i o historii, tak? My, że tak powiem, traktujemy go jako partnera. Jego spostrzeżenia, jego skojarzenia, tak, są równoprawne wtedy z naszymi jako historykami. Co więcej, niejednokrotnie te spostrzeżenia, prawda, czy intuicje na gruncie nauki historycznej, to o czym Janku mówiłeś, one wydawać się mogą nieistotne, pomijane, nieważne, prawda, czy nawet jeszcze jakieś tam inne. Kiedy się temu przyjrzymy, okazuje się, że są ważne i istotne, że mogą być dla nas też instruktywne, prawda? Znaczy twórca filmowy jest w stanie, filmowy czy pisarka, prawda? W tym przypadku Olga Tokarczuk, przepraszam, jest w stanie zobaczyć coś więcej, czego nie dostrzegają zawodowi historycy, tak? Bo ma inną perspektywę, ma inną wrażliwość i trochę inny warsztat w tym przypadku. Ja dlatego też upieram się z uporem maniaka przy tym, żeby traktować w sensie metaforycznym twórców właśnie jako historyków. I uważam, że to jest świetny trop i że tak powiem, to jest poznawczo bardzo ciekawe i bardzo, bardzo, bardzo płodne. Też bardzo bliska jest mi teza właśnie literatury jako laboratorium. Tak? Ja też traktuję kino właśnie jako laboratorium, takie interpretacyjne właśnie laboratorium wyobraźni w tym przypadku. Znaczy, dlaczego to jest też takie ważne? Dlatego, że bardzo często literatura czy kino są traktowane jako pop historia, prawda? Znaczy, to jest takie deprecjonujące w dużym stopniu. Znaczy, historycy odnoszą się i do kina historycznego, teraz być może trochę w mniejszym stopniu, ale wcześniej to było bardzo mocno zauważalne, w taki sposób no, nie tyle krytyczny, co lekceważący wręcz nawet, prawda? Dzisiaj to się trochę zmienia. W momencie, kiedy właśnie pokazujemy,
że sztuka jest laboratorium intelektualnym, laboratorium myślowym, tak, staje się dla nas niezwykle atrakcyjnym polem, tak? I jeśli potraktujemy właśnie twórcę jako partnera, jako historyka, możemy współdziałać, razem myśleć o historii, razem myśleć o przyszłości, razem myśleć o tym, jak myśleć o przyszłości i o historii. To tyle komentarza. I na koniec jeszcze taka jedna uwaga, tak, zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo ja też jak korespondowałem z Andrzejem Wajdą na przykład, czy z panią Agnieszką Holland, tak jak mówiłeś, Janku, o tym, że oni się odżegnują, Andrzej Wajda się odżegnywał też od tego, żeby być historykiem, Agnieszka Holland też się od tego odcina, mówi, że Olga Tokarczuk tak samo. Natomiast ja mam trochę inne pytanie w tym momencie, tak, znaczy trochę do ciebie, trochę do Olgi Tokarczuk. Znaczy, na ile autorka, znaczy, rozpoznaje siebie w twojej interpretacji, tak, i swój warsztat, i swoje myślenie o tym, co robi, a na ile jest to, że tak powiem, twoja pewna imputacja, tak, imputacja kulturowa, którą jej, że tak powiem, interpretując, analizując, że tak powiem, tworzysz te znaczenia, prawda? Dziękuję, to ja tyle tylko. Dziękuję bardzo. No, bardzo ważne pytanie na koniec, ale to pytanie jest do pani Olgi Tokarczuk, bardziej niż do mnie. Ja nie będę cytował, co do mnie napisała, bo mi nie wypada. Natomiast w ogóle wątek, który podniosłeś, jest niezwykle ważny i ja się zgadzam oczywiście w 100% z tym, co Piotrze powiedziałeś, że my musimy poszerzać, również jako historycy, ci, którzy i teoretycy historii, krąg doświadczeń naszych. Jeśli tylko zamykamy się w analizach stricte historiografii, to nasze rozumienie przeszłości, rozumienie doświadczenia historycznego, roli wyobraźni jest bardzo uproszczone. Nie da się być dobrym historykiem, a wybitnym na pewno, jeśli się nie poszerza wyobraźni historycznej. I to poszerzenie wyobraźni historycznej jest elementem dzisiaj standardowego już wyposażenia historyka, tego historyka XXI wieku. Jesteśmy w obliczu zderzenia z zupełnie nową cywilizacją, która została wytworzona i ona opiera się na doświadczeniu multimedialnym. Olga Tokarczuk ma tego pełną świadomość. Popatrzcie, że wykład noblowski jest w dużej mierze poświęcony współczesnej kulturze, ale równocześnie pokazuje, jakie jest znaczenie historii, dziejowości, tego doświadczenia historycznego, bo nasze tu i teraz wyrasta z czegoś. I ona to przepięknie potrafi opowiedzieć i równocześnie eksperymentując przy użyciu rozmaitych form prawda, bo to jest niezwykle przemyślane, to jest jakby intelektualna, ogromna praca wyłożona, a ja chciałem pokazać również praca źródłowa, bo to są lata studiów i dopiero się siada i zaczyna tworzyć tego typu dzieło jak Księgi Jakubowe. Myśmy chcieli na Zjeździe Historyków skupić się głównie na tych Księgach Jakubowych, prawda? Dzisiaj moja perspektywa oglądu Olgi Tokarczuk jest zdecydowanie szersza i myślę, że lepiej mi się z nią komunikuje, jeśli już o to pytasz, że jest nadawanie na podobnych falach dzięki temu, że ja lepiej też rozumiem to, na jakim poziomie meta historycznym ona się znalazła w pewnym momencie, prawda? Bo to jest najciekawsze. Ja nie wiem, czy uda się wywołać odpowiedź pani Olgi Tokarczuk, ale właśnie chciałam o to samo zapytać. Czy nasz gość specjalny zechce się ujawnić i odpowiedzieć na pytanie, czy skomentować wypowiedź pana profesora i pana profesora Pomorskiego, pana profesora Witka, czy woli pozostać incognito, przysłuchując się. Nie ukrywam, że bylibyśmy zachwyceni. Gość się nie ujawnia, a w kolejce czeka pani profesor Wioleta Julkowska, zatem oddaję pani profesor głos.
Bardzo dziękuję, Janku, za fantastyczny wykład na temat takiego, można powiedzieć, wieloaspektowego ujęcia twórczości pani Olgi Tokarczuk. Rzeczywiście to jest fantastyczna analiza, takie historyczne czytanie z punktu widzenia historyka. I ona jak gdyby dotyczy bardzo bogatych światów, które opisane są w literaturze, i to historyczne czytanie jakby porusza jedną z możliwości czytania tych światów. I teraz tak sobie myślę, że rzeczywiście to pokazuje, że jest jakiś rodzaj sprzężenia między literaturą a historią, historiografią, i ten rodzaj sprzężenia jest obecny w kulturze co jakiś czas z jakimś takim dużym nasileniem. Już raz kultura coś takiego przeżywała w XIX wieku, kiedy Walter Scott dokonał takiej rewolucjonizacji narracji historycznej, i to było takie sprzężenie, w którym literatura uczyła się od historii, historia od literatury, a wszystko poszło do przodu bardziej. I w tym sensie ta historiografia narratywistyczna, takie narratywistyczne podejście jest również takim jak gdyby podniesieniem na trochę wyższy poziom metarefleksji o narracji, właśnie samej narracji. I teraz jakby tutaj dzięki tego typu tekstom, jakie tworzysz ty, jakie tworzy Piotr, teksty dotyczące sztuki i tego, jak sztuka opisuje świat, w jaki sposób sztuka jest sejsmografem świata, one też jak gdyby dają właśnie coś takiego, czego brakowało do tej pory w badaniach historycznych, dają pole dla wyobraźni jako pewnej takiej, można powiedzieć, nie tylko idei, ale jako pewnej metodzie czytania tego właśnie, tegoż bogatego świata, i jako metodzie potem jakby odpowiedzi i takiego, można powiedzieć, konstruowania narracji w odpowiedzi na to bogactwo świata. I wydaje mi się, że rzeczywiście jest dużo racji w tym dostrzeganiu przez ciebie podobieństwa pewnej metody pracy i działania. Ale ja bym tak przekornie zapytała właśnie, czy skoro zanalizowawszy teksty pani Olgi Tokarczuk widzisz jak gdyby taki rodzaj inspiracji płynącej, bogatej inspiracji płynącej z literatury ku historii, bo jest to takie właśnie czytanie historii poprzez tą kategorię czułości, kategorię takiego, można powiedzieć, prawdziwego, dogłębnego czytania świata. Czy w takim razie czytając właśnie i analizując, interpretując właśnie tą twórczość, widzisz jakąś taką możliwość, która otwiera się w tej chwili przed historiografią? Czy jest taka szansa, aby wprost, zainspirowawszy się tym nowym sposobem opisywania świata, takim właśnie z tym czułym narratorem, czy widzisz możliwość przeniesienia tego na grunt historiografii? Oczywiście przywołałeś tutaj różne podejścia, różne takie, można powiedzieć, ścieżki, które mogą do tego prowadzić. Ja bym przywołała taką jedną rzecz, która mnie bardzo jak gdyby poruszyła, mianowicie Mikołaja Grynberga i przykład jego jakby zbierania tekstów, które trwały przez wiele lat. To były takie, można powiedzieć, narracje, ego-narracje, które on jakby zapisywał, najpierw nagrywał, potem zapisywał, aż wreszcie doszedł do takiego momentu, kiedy przedzierzgnął się w rolę, nie będąc pisarzem, tak, nie będąc literatem, przedzierzgnął się w rolę kogoś, kto z tych historii ułożył coś bardziej uniwersalnego, czyli jego Rejbach i kolejna później powieść, to jest taka próba właśnie upodmiotowienia tych głosów i jakby nadania im takiego uniwersalnego wymiaru. Czy sądzisz, że historiografia również mogłaby jakby jakąś taką ścieżką idącą w tym kierunku pójść? Dziękuję. Bardzo dziękuję. W ogóle bardzo wiele świetnych myśli tutaj w tej swojej wypowiedzi Wiolu się pojawia i każda z nich zasługuje na odrębne potraktowanie, ale może rzeczywiście zacznę od tego końca. Tak, no...
dla mnie właśnie między innymi po to powstał ten tekst o Oldze Tokarczuk, żeby przybliżyć środowisku historycznemu, temu klasycznemu również środowisku historycznemu, że oto można sięgać i opowiadać o przeszłości z wykorzystaniem materiału źródłowego, który przemawia, który jest naprawdę dobrze pokazany, w taki sposób, żeby to było interesujące dla współczesnego człowieka. I umiejętności w tym zakresie kreowania świata, używanie właśnie rozmaitych struktur narracyjnych, aby to zaczęło mówić, jest zaproszeniem również dla współczesnej historiografii, żebyśmy próbowali w tym kierunku iść. Ja powiem tak, my bardzo wiele dyskutowaliśmy o postmodernizmie, ale ja nie znam dzieła historiograficznego napisanego w konwencji postmodernistycznej. Ja wiem, Ewa, powiesz mi oczywiście, że o klasyce. Ja rozumiem, ja mówię tutaj o polskiej historiografii, która próbowałaby przełamywać te tradycyjne sposoby opowiadania o przeszłości. I oczywiście możemy wskazać, powiedziałaś o Grünbergu, jasne, tak, na pewno możemy tego typu rzeczy wymienić kilkanaście, ale to nie zmienia obrazu całości. Ten obraz całości jest ciągle taki, że wydaje mi się, że mnóstwo rzeczy jest do zrobienia, ale to już pokolenie, to młode być może właśnie zacznie opowiadać trochę inaczej o przeszłości, bo będzie też inny odbiorca. Tu ja powiem, że praktycznie decyduje właśnie ta współpraca z czytelnikiem. I Olga Tokarczuk ma swoich wiernych czytelników, prawda, i z nimi współtworzy ten świat. Ja nie wiem, czy my mamy tego typu czytelników, a trzeba ich sobie również wychować. Tak bym na to odpowiedział. Dziękuję bardzo. Oddam teraz głos panu doktorowi Piotrowi Kowalowskiemu Jaromi. Dziękuję bardzo, dziękuję pani profesor. Dziękuję przede wszystkim panie profesorze za ten wykład. I ja wiem, że może to by było najważniejsze pytanie na dzisiaj, czy ta zaproponowana wizja kultury poznającej Olgi Tokarczuk jest wierna intencji samej autorki. Tego być może się, jak widzę, dzisiaj nie dowiemy. Wobec tego ja bym chciał się zapytać, czy ja dobrze, jako słuchacz tutaj i czytelnik tego dzisiejszego wystąpienia, czy ja dobrze zrozumiałem pana profesora, który poprzez tą fascynujące zestawienie Wioski heretyków i ksiąg Jakubowych wprowadził do zestawienia, tak, tej historiografii naukowej i historii epiki historycznej, która, prawda, jest też, ma taką bogatą tradycję. Pewnie już dużo z tego się wyjaśniło w poprzednich odpowiedziach. Ja bym chciał się natomiast zapytać wprost, czy to mam rozumieć jako takie zaproszenie, tak? Ale to zaproszenie jest takie przewrotne, bo zaproszenie do herezji i teraz pytanie, czy w historiografii, czy w historii? Czy gdzie my najbardziej potrzebujemy tej herezji? I czy ja dobrze odczytałem, że ta herezja by była tutaj zinterpretowana jako coś pozytywnego i ona polegałaby nie tylko na zaproszeniu literatury do dialogu, tak, z nauką i zdefiniowania na nowo pozycji, po której stawia się historia, ale przede wszystkim na zaproszeniu kobiet czy kobiecości do historii i historiografii, żeby, no właśnie, pytanie po co, tak? Czy to jest, żeby ona była, ta historiografia i historia, pełniejsza, rzetelniejsza, ładniejsza, czy właśnie, żeby była bardziej czuła? I jeżeli ta czułość ma być rozumiana tak, jak ja to zrozumiałem, to czy właśnie
Chodzi o to, że ta herezja ma być naszą jedyną szansą nie na zrozumienie, ale na uratowanie historii. Więc nie wiem, czy to jest takie zaproszenie właśnie nowego otwarcia na historiografię XXI wieku, w której nie chodziłoby o to, żeby przeszłość zrozumieć, ale żeby ją nawet nie zmienić, ale uratować, tak? A razem za tym też przyszłość. Więc chciałem się zapytać, czy to wszystko jakoś tak wprost dobrze czytałem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za te wątki przez pana podniesione. Znów jest ich kilka. Ja powiem tak, nie wiem, na ile dobrze opanowałem świat myślenia Olgi Tokarczuk. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Za Borgesem zadawałem to pytanie, na ile język ten jest językiem przeze mnie już rozpoznanym, że mogę o Tokarczuk mówić. Wydaje mi się, że jakaś zbieżność tego myślenia jest. Ale to, co najciekawsze w tej herezji, bo oczywiście tak, herezje są potrzebne. Ja jestem, zresztą powiem tak, jako metodolog, jako teoretyk historii, zawsze czuję się trochę heretykiem w tym środowisku historyków i to jest coś dobrego dla obydwu stron, prawda? Że próbujemy łamać pewne rzeczy, które są już wytarte. Świat Olgi Tokarczuk to świat nowych, świeżych metafor. Tych metafor jest tak wiele dotyczących przeszłości, doświadczania przeszłości, że warto je znać, bo one poszerzają nam wyobraźnię i nasz sposób myślenia o przeszłości i o tym, jak przeszłość wpływa na działanie. Bo to, co Tokarczuk rozwija, między innymi, to ta koncepcja formatowania umysłów. Poprzez literaturę, poprzez historiografię formatujemy umysły. Są ludzie prawdziwi, twórcy historii, czyli ci, którzy są sprawcami i ci, którzy są całkowicie bierni, nie mają wpływu, nie zmieniają losów dziejów. Nie mają świadomości nawet tego, że mogą wpłynąć na zmiany. Tokarczuk interesuje zmiana, ale nie jest to zmiana oparta o przemoc czy o rewolucję. Pamiętajmy, pod jakimi wrażeniami byliśmy wszyscy, kiedy Zybertowicz pisał swoją, prawda, konstruktywistyczną pracę opartą o przemocy. Ja główna moja polemika z nim polegała na tym, że ja nie lubię przemocy, że przemoc mi się kojarzy źle, że nie uważałem, że przemoc jest jedyną szansą na poznanie. Mogę powiedzieć, że Tokarczuk mnie zachwyca tym, że inaczej buduje ten świat, że on jest oparty na upodmiotowieniu. Upodmiotowieniu nie tylko człowieka, prawda, ale również innych elementów, które składają się na nasze otoczenie, nasze życie, na antropoz. Interpretacja Tokarczuk jest możliwa jako teorii krytycznej i tak na przykład Katarzyna Kantner to robi. Ona pokazuje te wątki, które są właśnie powiązane z takim krytycznym podejściem i ona to analizuje z całą szkołą frankfurcką, porównuje powiedzmy te. Ja tego nie podnosiłem w ogóle, pominąłem to w swoim tekście. Natomiast to, co mnie szczególnie ujmuje, to jest właśnie mnie bliższa sfera, to znaczy jeśli pan mówi o takim elemencie miękkim czy kobiecym bardziej, dlatego że tam jest czułość, że tam jest miłość, no to są doznania nie tylko, przepraszam, kobiece. I ona by się na pewno przeciwstawiła takiemu myśleniu w kategoriach historii kobiet, historii mężczyzn opowiadanej. Nie. Mówi o głębokości doznań i o tym, że trzeba opowiedzieć i jedną, i drugą perspektywę. Cały czas. Bo inaczej się postrzega pewne rzeczy. I raczej chodzi o bogactwo tego sposobu podejścia, niż operowanie takim stereotypem. Stereotyp to coś, czego bardzo nie lubi.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan profesor Hubert Łaszkiewicz jeszcze raz się zgłaszał. Moje pytanie jest następujące, padło nazwisko Borgesa i przyszła mi na myśl jego powszechna historia nikczemności, która jest próbą metahistorii poprzez margines. I chciałem się zapytać, ale jednocześnie jest to odwołanie się do koncepcji wzniosłości, sublime. Chciałem się zapytać pana profesora Janka o to, jakby określił tę metahistoryczność w wypowiedziach literackich, oczywiście pani Olgi Tokarczuk, jakby określił jej odwołanie się do właśnie do koncepcji bardzo starożytnej wzniosłości. Dziękuję. Ja myślę, że kategoria wzniosłości, chociaż ona bezpośrednio nie występuje u Tokarczuk, to ona jest tam obecna. I w jakimś sensie ona jest powiązana z kategorią czułości. Jeśli pod tym kątem przeanalizować sobie wykład noblowski, to tam pojawiają się wyraźnie tego typu wątki, które można powiedzieć, że nawiązują do pojęcia sublime. Natomiast powiedziałeś oczywiście historii nikczemności Borgesa i to mi natychmiast też otwiera oczy na to, że tych zestawień, które warto byłoby, czy analiz, które powinny zostać dokonane i przyswojone i pokazane środowisku historycznemu, jest o wiele więcej. Olga Tokarczuk jest jedną z, dla mnie o tyle bliską, że prawda miała być postacią, którą analizujemy na wspomnianym przez Ewę 20. Powszechnym Zjeździe Historyków. Nie doszło wtedy do spotkania, była premiera w Niemczech ksiąg jakubowych w tym samym czasie i nie udało się tej dyskusji poprowadzić. Ona była wówczas skoncentrowana na księgach jakubowych. Ale wydaje mi się i mam nadzieję, że wiele z osób weźmie na warsztat nie tylko klasycznych, znaczy nie tylko historiografów, ale też poszerzy to pole obserwacji, idąc tropem Haydena White'a i pokaże, jak właśnie wyobraźnia historyczna pracuje dzisiaj. Bo ona pracuje w rozmaity sposób. Jak wiecie, mnie ostatnio fascynują gry historyczne i nagle patrzę, co w tym świecie, jakie mamy ogromne zakorzenienie rozmaitych wątków i doznań dziejowości historyczności, które inaczej to młode pokolenie próbuje oswoić, inaczej próbuje o nim opowiedzieć zupełnie, przy użyciu innych tropów, ale jednocześnie są to takie same archetypy kulturowe. I obecność tych archetypów kulturowych jest fantastyczna i warto to pokazywać, bo łatwiej trafić do tego młodego pokolenia, prawda? Bo Borgesa, no nie wiem, czy mi się uda namówić moich studentów, żeby czytali, ale wiem, że Wiedźmina wszyscy grają. A mamy bardzo wiele elementów również u Sapkowskiego i w samym serialu Netflix, które nawiązują do pewnych schematów kulturowych, które łatwiej wyjaśniać przy użyciu tego typu narzędzi. Zapytam o moc słowa u Olgi Tokarczuk. Pani Tokarczuk ewidentnie wierzy w moc słowa i w moc języka. I chciałam tutaj odnieść te pytanie właśnie o performatywność słowa wobec samego tytułu wystąpienia, to znaczy wobec czytania świata.
Dlatego, że ono niejako odsyła nas do metafory bardzo popularnej w okresie postmodernizmu, kiedy właśnie cały świat był traktowany jako taka otwarta księga, którą należy czytać, od czego współczesna humanistyka bardzo odchodzi, tak? Zwracając uwagę na to, że metafory czytania i metafory tekstualne, które wtedy opanowały humanistykę, bardzo oddaliły nas od rzeczywistości. I teraz chciałam zapytać, czy uważasz, że czytanie pani książek pani Olgi Tokarczuk może nam coś powiedzieć, w jaki sposób można połączyć owo czytanie świata z taką materialnością tego świata, z jego doświadczaniem, odczuwaniem zmysłowym i takim duchowym także, bo przecież w tych książkach jest bardzo wiele takich duchowych elementów kryptoteologicznych, religijnych. A zatem właśnie czego możemy nauczyć się od pani Olgi Tokarczuk, jeżeli chodzi o wypoziomowanie tekstualizmu i takiego empiryzmu? Bardzo dziękuję za to pytanie. Może zacznę od tego, że oczywiście kategoria czytania świata jest kategorią, którą pożyczyłem sobie od Kołakowskiego i ja o tym mówię. W tym sensie ta kategoria pracuje trochę inaczej niż u modernistów i ona jest pewnym usprawiedliwieniem w moim przekonaniu do tego mojego próby ogarnięcia całości doświadczenia i obrazowania świata, jakie u niej występuje. Powiedziałaś o mocy słowa. Tak, Tokarczuk wierzy w moc słowa faktycznie i wstawanie, również tworzenie rzeczywistości przy pomocy słowa. Mówi wyraźnie o tym, że słowo może być narzędziem zniewolenia, ale też może być narzędziem wyzwolenia. Słowo może formatować umysły i staje się wtedy ogromnie niebezpieczne, kiedy mamy do czynienia z władzą autorytarną, która posługuje się słowem po to, aby zniewalać umysł. I dlatego przeciwstawia to podejście swoje własne do mocy sprawczej słowa, bo ona odwołuje się do wspólnoty, do tworzenia wspólnego języka. Ten wspólny język może być użyty w obronie tych wartości, które są dla niej drogie. Ale to wymaga przebudzenia, czyli wejścia na poziom świadomości. Dlatego mówi o ludziach, którzy sami się tworzą i oni próbują ten świat na tyle zrozumieć, ogarnąć, odczuć, że sami próbują się kreować w tym świecie. Jeśli się kreują, to wchodzą na wyższy poziom świadomości. Są na poziomie meta. I wtedy uświadamiają sobie równocześnie, czym jest zniewolenie. Więc to jest pierwsza taka jakby warstwa, o której warto pamiętać, gdy się myśli o roli słowa u Tokarczuk. Teraz zadałaś pytanie takie, na ile to, co ona proponuje, pozwala nam radzić sobie w tej naszej złożonej rzeczywistości i na ile pozwala odkryć to, co jest doświadczeniem innym niż tylko doświadczeniem ludzkim. I teraz popatrz, że ja myślę, że tak, że znaczy dla mnie bliskość myślenia Tokarczuk i przepraszam, pani profesor Domański jest bardzo pokrewne, bardzo bliskie wielu rzeczy. Masz takie samo podejście na przykład do odczuwania natury, do odczuwania rzeczy, imbryk, który przemawia, patrzenie w tej postaci
na właściwie wszystkie elementy, które składają się na życie. Świat rzeczy jest dla niej niezwykle interesujący i ważny. Popatrzcie, w jaki sposób ona pracuje ze szczegółami. Szczegóły dotyczące opisu konkretnych rzeczy z przeszłości. To są rekonstrukcje. To jest również doznawanie wszystkimi zmysłami. Poznanie u niej jest cielesne, zmysłowe, epistemiczne. I nie tylko w obrazie tym poetyckim, że poznanie jest również cielesne w tym sensie, że ono staje się metafizyczne, ale i uduchowione przez uduchowiony świat. Ten świat jest na tyle uduchowiony, świat rzeczy, roślin, ba, świat martwego ciała. Masz cały fragment, prawda, który jak ja sobie to czytałem, mi ogromnie przypominało, powiedziałem, że to jest taki mini nekros, ponieważ mamy całą ideę plastynacji, prawda, rozwiniętą. Więc mogę powiedzieć, że dla mnie ona jest niezwykle współczesna w tym swoim myśleniu i jest na tyle interesująca w każdym ze swoich opowiadań, bizarnych na przykład, że ćwiczy rozmaite sposoby doświadczania tego świata, bardzo współczesne sposoby. I w tym sensie jest odkrywcza, przynajmniej dla mnie. Nie ukrywam, że powiedzmy ja ją zawsze lubiłem, ale odkrywam oczywiście na nowo mniej więcej od 2 lat, gdzie jest dość często obecna w moim życiu. Dziękuję bardzo. I pan profesor Piotr Witek. Występuję w roli pośrednika tym razem. To znaczy chciałbym zaprezentować pytanie pani profesor Dobrochny-Kałwy, której techniczne problemy nie pozwalają zadać tego pytania. W związku z tym przesłała je do mnie. I pozwolę sobie je odczytać, jako że wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo interesujące i ważne. A więc tak, pani profesor pisze następująco. 2 kwestie. Widzę pewne niebezpieczeństwo, gdy wybory etyczne i estetyczne przesądzają o ocenie epistemologicznej. Co, jeśli pojawi się genialny pisarz, pisarka, który uwodzić będzie apoteozą przemocy, dumy narodowej itd.? Co z niebezpieczeństwem związanym z rozmywaniem granicy między historiografią, efektem badań naukowych, a literaturą historyczną, dziejopisarstwem, gdzie zaliczyłabym Olgę Tokarczuk? 2 kwestia dotyczy kategorii kobiecości i kobiety traktowanych esencjonalnie. Dlaczego kobiecość, kobieca perspektywa ma być alternatywą dla tradycyjnej kultury historycznej? To bardzo patriarchalne podejście. Tyle od pani profesor Dobrochny-Kałwy. Dziękuję. Może zacznę od tego ostatniego, bo to jest oparte na nieporozumieniu albo powiedzmy niezbyt dokładnie byłem słuchany, albo być może wyraziłem się nie najlepiej. Natomiast nie ma czegoś takiego, co raczej imputuje pani profesor Dobrochna-Kałwa Oldze Tokarczuk. Tam nie ma tego rodzaju feminizmu. Jeśli mówiłem o feminizmie, to mówiłem o feminizmie metafizycznym, tak go określając. I to zupełnie innego typu kategoria epistemologiczna. Jeśli chodzi o podejście historiozoficzne z kolei do roli kobiety, to czegoś takiego nie ma poza tym, co powiedziałem, rolą kobiet w transferze pewnych wartości. To można dostrzec w prozie Olgi Tokarczuk, że ta rola kobiet w przekazywaniu z pokolenia na pokolenie pewnych wartości, ona jest uobecniona. Mam kłopot z odpowiedzią na pierwszą część tego zadanego przez panią Dobrochnę-Kałwę pytania, ponieważ no, w nim kryje się też określona teza. Ja już tą tezę podnosiłem, że to nie jest tak,
że mówimy, że wyobraźnia literacka, że epika historyczna, ona ma zastąpić historiografię. Ona jest jej dopełnieniem. Ona jest poszerzeniem horyzontów. Po to się czyta tego typu autorów, żeby szukać inspiracji dla tego, w jaki sposób myśleć o przeszłości. Literatura jest traktowana tutaj jako właśnie laboratorium wyobraźni, gdzie można sobie eksperymentować w rozmaity sposób i te eksperymenty mogą być na tyle fascynujące, że otwierają historyka na coś, co nie jest bezpośrednio zawarte w świadectwie. Świadectwie, my pracujemy ze źródłami. Tam mamy pewne ograniczenia wynikające z tego, no, że źródło tak, a nie inaczej to przedstawi. Tu jest kwestia dopełnienia tego wyobraźni. I przecież mamy pełną świadomość, że pracując wyobraźnią historyczną, zachowując równocześnie standardy badania historycznego, Leroy Ledry stworzył arcydzieło w postaci Montyju. Przecież przełamał konwencję, pozwolił bohaterom dialogować ze sobą. I oczywiście można powiedzieć, i wielu znam bardzo wielu historyków, którzy mówi, no to nie jest dobra historia, bo jest to historia, która łamie konwencję. Właśnie na tym polega heretyckość w tym dobrym znaczeniu, że łamie się konwencję. Jeśli patrzę na to, na twórczość również historyków, jest olbrzymia różnica pomiędzy sposobem pisania oczywiście u nas, a sposobem pisania o pewnych zjawiskach historycznych, które znamy we współczesnej historiografii. U nas właściwie można powiedzieć tak. Kontrowersje, które budzi dzisiaj historia ludowa Leszczyńskiego, są ogromne. Dlaczego? Bo przełamał konwencję. Ostatnia część takiej historii ludowej jego jest traktatem metodologicznym równocześnie, prawda? Prosi się o dyskusję metodologów. On prosi wręcz o tego typu dyskusję. Ale łamie konwencję, jest heretycki. No i ta heretyckość jest interesująca, przynajmniej dla mnie jest interesująca. Można by wymieniać bardzo wiele tego typu prac, które zostały nie napisane przez historyków, prawda? A są właśnie przez to dla historyka heretyckie, ale ciekawe. I w tym sensie Tokarczuk dla mnie jest niezwykle interesujący. Jako dla historyka. Ja chciałam tylko tak ad vocem powiedzieć, że powiedzieć o czymś, że jest heretykiem, to skazać tą tendencję na rychłe udomowienie. Zabiera to historiografii 20 lat, żeby kompletnie udomowić tendencje, które uznawane są w danym czasie za heretyckie, po czym tracą one krytyczne ostrze. Zatem wbrew pozorom określenie czegoś heretyckim może przynieść więcej szkody niż pożytku. Pan profesor Witek się zgłasza. Ja tylko dopowiem, masz Ewo całkowicie rację. To jest tak jak z metaforami. One tracą świeżość. I jak tracą świeżość, no to prawda, stają się już obiegowe. Dla mnie heretyckość Olgi Tokarczuk również objawia się w świecie metafor, języka, którego używa. Jest dla mnie świeży, być może dla mnie, ale znajduję tam perełki. Niektóre z tych perełek wyławiam i próbowałem je pokazać w tym tekście. One są znakomite i poruszające momentami również. Dziękuję bardzo. Chciałem tylko jeszcze przekazać uwagę od pani profesor Dobrochny-Kawy, bo nieporozumienie zaszło pewne, że ta druga uwaga a propos kobiecości dotyczyła jednego z dyskutantów, a nie pani Olgi Tokarczuk. Także to tylko tyle. Rozumiem. Dziękuję. To tego nie skojarzyłem.
Proszę Państwa, tym sposobem myślę, że dobrnęliśmy do końca dyskusji, aczkolwiek nie jest ona zakończona. Chciałam Państwa ewentualnie zainteresowanych jeszcze zaprosić do przesyłania pytań do Pana Profesora Pomorskiego. Myślę, że ta dyskusja pomoże rozwinąć ten artykuł, może doprecyzować jeszcze parę wątków, rozwinąć inne. Zapraszam także Państwa do korespondencji z członkami komisji i do zgłoszenia swojej kandydatury jako następnego prelegenta czy prelegentkę na seminariach pana profesora Topolskiego. Proszę przesyłać na przykład swoje gesty zainteresowania na mój adres, który Państwo znajdziecie w internecie. Jeszcze raz zapraszam Państwa do tworzenia własnych profili na stronie forum, które otworzy się w pierwszym dniu wiosny. Tymczasem też dziękuję bardzo, bardzo, bardzo panu profesorowi Pomorskiemu za świetną inaugurację tych seminariów i dziękujemy wszystkim za uwagę. Do zobaczenia i życzę Państwu wiele zdrowia, kreatywności i oczywiście zapraszamy do czytania książek pani Olgi Tokarczuk. Dziękuję Państwu bardzo. Ja też chciałbym bardzo, bardzo podziękować wszystkim dyskutantom, przeprosić równocześnie za mój głos, bo nie był w pełni w formie, ale mam nadzieję, że jakoś my wspólnie dotrwali. Bardzo dziękuję i pozdrawiam panią Danusię Topolską i panią Anię Topolską. Uśmiecham się też do Olgi Tokarczuk. Dziękuję pięknie.